Hej, czołem. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, jeżeli mam uszkodzone dłonie i jak się bronić, jeżeli na przykład mamy kontuzję, czy nadgarstka, czy gdzieś tam palec wybity, połamany, czy uszkodzone śródręcze jednej, drugiej ręki. No i nie możemy ani uderzyć pięścią, ani otwartą dłonią, ani młotkiem, ani tak, ani siak. Co zrobić? No wiadomo, są łokcie. Łokcie bach, ale łokcie trzeba zauważyć, że to łokcie stosujemy w bardzo krótkim dystansie, nie? Uderzenie łokciem pokazywałem, także możecie sobie zerknąć w inne moje filmy i zobaczyć, jak uderzamy łokciem. To jest jedna wersja, jeżeli mamy uszkodzone dłonie tutaj gdzieś, no to bach, 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 bach. Bach. To wtedy łokcie stosujemy i nie ma problemu, wychodzi, ale jeżeli potrzebujemy z dalszego dystansu wejść i jak uderzyć wtedy ręką? Słuchajcie, sytuacja jest teoretycznie prosta, a w praktyce jednak trzeba sobie parę razy przećwiczyć to uderzenie. Uderzenie przed ramieniem, mamy jeszcze przedramiona, tak? Palce mamy wybite, gdzieś tam może kontuzja jakaś, nadgarstki uszkodzone. Uderzamy przed ramieniem. Tylko jak to zrobić? Przed ramieniem też blokujemy, nie? Czy jeżeli ktoś nas uderza sierpowy, czy jeżeli leci jakiś ewentualnie cep tak zwany, też służy do blokowania, ale nie tylko do blokowania, bo po przyjęciu możemy od razu wejść tutaj, nie? Jest to bardzo mocne uderzenie, wbrew pozorom. Może nie wygląda, ale naprawdę jest to bardzo mocne uderzenie tutaj. Nie? I mimo wszystko mamy, zobaczcie, jaki zasięg. Łokieć jest tutaj, tak na dobrą sprawę, a przedramię jest tutaj. O, tu jest łokieć, a przedramię uderza tu. Wiadomo, że z pięści wchodzimy, jest ten dystans taki, ale zawsze łatwiej wejść przedramieniem niż łokciem. Także też warto stosować. No i oczywiście wszelkie kopnięcia możemy stosować, ale no nie chodzi już o kopnięcia, to chodzi o uderzenie rękami, się omawiamy rękami, także spróbujcie sobie. Nie jest to, tak też można, ale chodzi o uderzenia w przód. Tutaj kierujemy w nos, uderzamy w szczękę, bach, bach. I dlaczego to jeszcze jest fajne, to uderzenie? Bo po tym uderzeniu fajnie możemy od razu przechwycić głowę, nie? I weź sobie z kolana. Bach, bach. To jest też tu. Uderzyliśmy. I wchodzimy sobie elegancko, ściągając gościa w ten sposób. No ale to już zależy, co macie uszkodzone. Może nawet nie dacie rady tego przechwycić, ale jeżeli dacie radę przy uszkodzonej ręce przechwycić jeszcze tutaj gościa, no to wtedy może pójść fajnie kolano czy stej. Tak samo, nie? Także, kto jeszcze nie wiedział, jak można uderzać, no to już wiecie. Dajcie znać, czy według Was jest to skuteczne uderzenie, uderzenie przed ramieniem. A jeżeli nie, no to napiszcie w komentarzu, co według Was by było skuteczne, jakie uderzenie rękami w przypadku, gdy mamy uszkodzone dłonie. Jak się podobało, dajcie łapę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie, to będziecie na bieżąco z innymi materiałami, a na razie dzięki, cześć i czołem.